Dopiero co odwiedziłem Pixel Heaven i tam opowiadałem o Star Citizenie, jestem ciągle w rozgrzany. I wracamy do tematu, wracamy do tematu z Radosławem Wieszczykiem, czyli obywatelem Y, obywatelem Y, obywatelem, y, obywatelem Jałutią, Jałutią. Dzisiaj będę Ciebie, Radosław, ciągnął za język odnośnie do... Elite Dangerous. Obiecałeś, że opowiesz historię, jak powstała ta gra. I dzisiaj słuchajcie, dzisiaj słuchamy tylko o Elitce. Następnym razem Radek opowie nam o tym, jak powstało Star Citizen. Ja tam się to trochę, może, też będę mądrzył. A dzisiaj ja głównie będę słuchał. Radek opowiadaj, jak powstała słynna gra, która ma mnóstwo fanów do dzisiaj. Ciągle oni, co prawda, uciekają już do Star Citizena <laughs> powoli. Jak powstał Elite Dangerous? Cię przepraszam, ale jest wspaniały pies. Z tyłu. Tak, jest on naelektryzowany. A tak, mój piesek, mój, pewnie, pewnie chce zejść, okay, czekaj. O, się. Majki, chcesz zejść? A to, to sobie sam nie da rady? Przerwa. Nie, on, on nie da sobie rady, on jest za mały. Przerwa techniczna. Wracamy do tematu. Pies tak. wyprowadzony. E, jak powstała słynna gra Elite Dangerous? Historia. Słuchamy. Tak, więc mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek to będzie lekka rehabilitacja. Po tym, jak sam opowiadając ostatnio, trochę się czułem jak hejter Elita tak wcale nie jest. Ponieważ jest to tak jest, bardzo no. istotna gra w mhm. historii gier w ogóle. Mhm. Nie tylko gier kosmicznych, ale otworzyła wiele drzwi, które. Wcześniej twórcy albo, wydawa, albo uważali, że się nie da ich otworzyć, albo e, uważali, że no, może kiedyś, ale nie teraz. No a elita po prostu e, to zrobiła. Mhm. I cała nasza historia zaczyna się w 1984 roku już w Wielkiej Brytanii, e, ponieważ pierwsza część elity powstała na bardzo s, e, modny wtedy komputer, na który był szał w Wielkiej Brytanii BBC Micro. O rany, to ja nie słyszałem o takim komputerze. Tak, to, to była taka. Jak to nazwać wylęgarnia późniejszych programistów. Bardzo wielu później osób znanych w ogóle w środowisku twórców gier właśnie mm. zaczynała od tego BBC Micro, jeżeli się właśnie wywodzili z Wielkiej Brytanii. Mm -hmm. Tak właśnie było z Brabenem i Belem, czyli twórcami elity. Tak też było z, z, z Robertcem, mm -hmm. do, do czego tam dojdziemy przy historii Star Citizena z kolei. Mm -hmm. mm, no i właśnie e, dwaj twórcy elity, czyli e, David Braben i Ian Bell, mm -hmm. e, spotkali się jako młode chłopaki w koledżu. To jest, nie wiem, jakiś odpowiedni liceum, czy trochę coś między liceum nie, a studiami? No, ale to już chyba studia, studia. I każdy miał jakiś już własny projekt, mhm. każdy z nich coś już tworzył. Natomiast, gdzieś się tam zgadali, okazało się, że te ich projekty są dosyć podobne, że oni dosyć podobnie myślą w ogóle. Mhm, no i stwierdzili, że połączą siły i stworzą coś nowego. I to właśnie była późniejsza, pierwsza elita. I dlaczego ta gra była taka przełomowa na ówczesne czasy? Przede wszystkim poszli w grafikę wektorową, co wtedy już zaczynało raczkować, jeżeli chodzi o gry. Natomiast ówczesna grafika wektorowa to nie jest kompletnie to, co, co dzisiaj na przykład, nie? To po prostu mieliśmy same te wireframes. Tak, tak czyli... Czyli, czyli same krawędzie brył. Tak. To, to, to na ZX Spectrum były takie gry. A, a, Apache symulator. Co no. elita zrobiła nowego w tym sensie? To e, zaczęła ukrywać niewidzialne krawędzie. Wcześniej e, te wszystkie gry wireframeowe e, pokazywały wszystkie krawędzie, jakie dana bryła e, miała. Tak co mo mogło budzić takie, dziwnie to wyglądało, ja tak. pamiętam to na przykład nawet z, z dwa lata późniejszej gry F-15 na Atari, że właśnie te, te, te modele były takie, dziwacznie wyglądały, no bo nie ukrywały tych linii. Elita tak. właśnie zaczęła ukrywać te linie, które normalnie są niewidoczne, mhm. nie, nie powinny być widoczne w ogóle. Tak. No i druga rzecz to wielkość świata gry. To był też mhm. kompletny przełom na ówczesne czasy. I było to 256 planet w galaktyce. A tych galaktyk początkowo chłopaki chcieli zrobić nawet nie wiem dwa do potęgi 48. I tam wydawca ich zmitygował, żeby tam było osiem. Ostatecznie było tych galaktyk. I Co? jeszcze właśnie taka ciekawostka, jak bardzo wtedy ta gra nie pasowała do takiego mindsetu wydawców ówczesnych, mm -hmm. że pierwszy wydawca, do którego się zgłosili z, z elitą, żeby dostać pieniądze na rozwój, mm -hmm. powiedział, że spoko, ale gra powinna być nie dłuższa niż 10 minut i gracz powinien mieć trzy życia. Ok, czyli, czyli gość musiał grać na automatach. No i wiesz, na automatach się tak grało. Wrzucało się tam dwa złote, gra, to maksymalnie trwała 10 minut, rzeczywiście. Miało się trzy życia i koniec. Że, e, no, no, nie zgodzili się na, na takie dyktumy, i takie czyli, ograniczenia. Tak. I ostatecznie, właśnie grę wydał wydawca, który się nazywał ACORN, chyba Software, mm -hmm. jakoś tak. I on właśnie narzucił to ograniczenie do 8 galaktyk zamiast tych 2 do 48 potęgi. Mm -hmm. Czyli mieliśmy 256 planet w 8 galaktykach. Więc mhm. no ten świat. Na, na ówczesne standardy to, to była i tak potężna liczba. Tak, tak. I to polegało na tym, że było de facto 256 gwiazd, każda gwiazda miała jedną planetę i każda planeta miała jedną stację kosmiczną. Więc no, gracz latał między tymi stacjami okay. kosmicznymi mhm. tak naprawdę. Nie? I. Yy... Jeszcze tam była bardzo fajna ciekawostka taka techniczna, mm -hmm. że oni jak oni w ogóle zmieścili taką ilość tych gwiazd planet i stacji tak naprawdę tam w kilkudziesięciu kilobajtach, bo to musiało, cała gra musiała się zmieścić w pamięci komputera. Tak, tak to wtedy działało. Nie? Tak, tak, tak. I Elita też wtedy jako jedna z pierwszych gier używała. Proceduralnego generowania świata gry mm -hmm. na zasadzie takiej, że był opracowali algorytm, który tworzył właśnie zestaw Gwiazda, Planeta, Stacja mm -hmm. na podstawie jakiegoś tam ziarna. Czyli mm -hmm. tak jak działa, to jest generator liczb pseudolosowych. Prawda? Mhm. Do dzisiaj tak naprawdę komputery działają. Nie ma pełnej losowości na komputerach. Nie da się jej uzyskać. To jest zawsze, to są liczby pseudolosowe. Mhm, I ta losowość uzyskiwana jest w ten sposób, że ziarno jest do takiego algorytmu brane. Na przykład, nie wiem, tam z taktowania zegara. Więc za każdym razem mamy inne. Sąd jest, niby to wygląda, że to jest losowe. Mhm. Natomiast tam ziarno zawsze było takie samo. Czyli mieli gwarancję, że w każdej kopii gry ten świat generowany na żywo Aha. będzie taki sam. Rozumiem. Bo mając to samo ziarno, ten sam algorytm, wynik zawsze jest ten sam. Mhm. Więc no, te wszystkie rzeczy były bardzo przełomowe na właśnie tę pierwszą połowę jeszcze lat 80. Natomiast jeszcze takie ciekawostki tam z tą elitką, związane, które na pewno już rozpoznają tam gracze, którzy nawet z nią nie grali, ale w późniejsze. Mm -hmm. I wtedy się zaczyna ta saga rodziny Jamesonów, mm -hmm. bo, która jest niestety już nie ma w Elite Dangerous. Natomiast w każdej kolejnej grze serii postać gracza miała nazwisko Jameson. Mm -hmm. Można sobie zmieniać imię, ale to był Jameson. Mm -hmm. No i fabularnie to byli potomkowie tych. Poprzednich Jameson'ów z, z poprzednich wersji gry. Mhm. Mm. Następnie, e, już wtedy, mieliśmy te game loopy, które są w zasadzie w tej chwili w każdej grze kosmicznej, takim symulatorze mhm. tego typu rzeczy. Mhm. Czyli piractwo, handel, misje, e, bounty hunting, kopanie w asteroidach. To... I to było, i to było w, cały czas mówimy o tej platformie, ten, tego dziwnego. BBC Micro, 8-bitowy komputer. BBC Micro, Z lat 80. A jak się, jak się miał ten BBC Micro do ZX Spectrum? Wiesz, bo ja w, w, próbuję to ułożyć. No było to samo. Aha. To były, e... Chcesz mi powiedzieć, że była gra, e, e, była elitka, pierwocina elity na Spectrum? BBC Micro wtedy e, to uh -huh. było na tym samym procesorze. Na uh -huh. Motorola, już nie pamiętam, która to była Motorola. Ale e, wszystkie te e, komputery, uh -huh. jak ZX Spectrum, jak właśnie BBC Micro, jak Timex, uh -huh. e, to jest jakby ta sama konstrukcja, uh -huh. tylko w różnych krajach była sprzedawana pod różnymi nazwami. Uh -huh. One się jakoś tam minimalnie różniły w kwestii akcesoriów, uh -huh. ale z. To był ten sam komputer, tak naprawdę. Ale poczekaj, to w takim razie ja tutaj ci wtrącę pewną rzecz, bo na ZX Spectrum powstała gra Tauceti. i gra Tau Ceti też była w 3D zrobiona mm. i ona też ukrywała krawędzie. Co, co więcej, ona miała um, bryły pełne. Um, także to był potężny. to był rok? Nie powiem ci, w każdym razie to była platforma z Spectrum i były, na planetach były rytmy dobowe. Znaczy, one wstawał dzień, później Słońce zachodziło i bryły, rzucały cienie w zależności od tego, skąd świeciło Słońce. Przy czym Taucetii nie było grą naprawdę kosmiczną, bo pojazd to był coś w rodzaju poduszkowca, który się zawsze poruszał nad powierzchniami planet. Ale bryły były pełne i, i oczywiście z, siłą rzeczy nie pokazywały krawędzi tych, tych, tych z tyłu, ale nie wiem, które to Co, Wszystko zależy teraz, mhm. e, trzeba by wygoogleć na przykład, kiedy Taucetii powstało, bo mhm. e, później na ZX Spectrum powstawały naprawdę całkiem niezłe gry i porty mm -hmm. gier nawet z mocniejszych komputerów jak mm -hmm. na przykład Commodore 64 czy Atari 800XL. Później już w zasadzie po oficjalnej śmierci tego typu 8-bitowych komputerów jak mm -hmm. na tak zwanej scenie demoscenie, to mhm. tam naprawdę niesamowite, ludzie niesamowite rzeczy ludzie wyciskali z, z tego z Spectrum. To była późna już, to, to już był późny okres Zeti Spectrum, ale jeszcze nie miał żadnej konkurencji. Jeszcze, jeszcze to było przed komodarami, przed Amigami. No ale mów, 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 mów. Hmm. Dobra i jeszcze jedną rzecz, którą chciałem wspomnieć mhm. w kontekście tej pierwszej elity, mhm. to e, e, budżet. To teraz mi się jeszcze skarżyło, ale to nie to, co chciałem powiedzieć, ale budżet. No. Acorn chłopakom, czyli Brabenowi i Belowi, zaoferowało 1000 funtów. <laughs> I w tym, w tym budżecie napisali grę. Mm -hmm. Natomiast okazało się na tyle przełomowa, że jeżeli dobrze pamiętam, to chyba. Zamk sprzedaż zamknęła się w 80 tysiącach funtów. No to ładnie. Więc wydawca no zrobił dobry biznes na tym. No bardzo dobry. Mm, jeszcze. To była też chyba pierwsza gra, y, która miała do swojej wersji, jak była wydawana tam w pudełku i tak dalej, dołożoną, dołożone opowiadanie. No proszę. Była dołożona książka która zresztą była formą zabezpieczenia antypirackiego, bo w grze co jakiś czas się tam pojawiało, tak później to było bardzo modne to zabezpieczenie, że podaj literkę z tego wiersza w tej, na tej stronie tam tej załączonej książeczki. nie? Nieźle. I y, y, ta książka zaczęła też rzecz, która trwa do dzisiaj, mhm. y, tak zwaną raksle. Nie wiem, czy y, pierwsze słyszałeś coś takiego. Nie. To jest... Taki święty graal graczy elity. No. Właśnie już widać od samego początku. To jest książka skupia się na historii jakiegoś tam pilota. I to było, struktura tej, tego opowiadania, też była taka, żeby jakoś tam zaznajomić ze światem późniejszych graczy, nie? czyli no. że tam z mechanikami tego świata, nie? że są. No. Skoki między systemami, tak. i tak dalej. I tam się pojawia też właśnie słowo Raxla mm -hmm. i to jest takie tajemnicze coś, <laughs> że w samej to jest jakaś legenda krążąca wśród pilotów latających w kosmosie i nikt do końca nie wie, co to jest. Czy to jest e, jakiś portal gdzieś do jakiegoś innego świata, czy to jest jakiś e, obcy świat z obcej cywilizacji, czy jakaś e, tajna siedziba jakiejś tam organizacji. Ta, ta organizacja się nazywa Dark Will. E, zresztą ona jest w Dangerosia, to tam później do tego przejdziemy. Więc. E, była stworzona taka właśnie taki skarb piratów, taka wiesz taka legenda. E... Czy to ma swoją nazwę w kinematografii. Mac Mac nie no, to jest Mac... jakiś przedmiot, o którym tak. się toczy jakby akcja tak. i jest przejmowany przez bohaterów. Tak. Natomiast no, to tutaj jest. Nie to rzeczywiście nie pasuje do końca. Właśnie i też autorzy nie, nie zdefiniowali co to jest. Y nie. Czyli coś. 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 I gracze tego cosia mhm. szukają do dzisiaj, nie. w każdej kolejnej elicie. Ale numer. Ciekawe czy to coś naprawdę jest w ogóle, czy to jest tylko taka legenda spożona. Było powiedziane, że w, już po premierze tej pierwszej elity, mhm. no to tam Braben powiedział, że no, no niestety no nie ma Raxli w tej pierwszej elity, elicie. Mhm. Później, jak doszło do tego, że jacyś fani w ogóle przez tą wsteczną inżynierię reverse engineering wydobyli cały kod, no to też go przegrzebali, no nie było, faktycznie żadnej racji w pierwszej elicie nie było. Natomiast jeszcze Braben i Bell też się przyznawali do. Tego, skąd brali inspirację? Mhm. I ten zestaw też jest bardzo ciekawy. No. E, twierdzili, że e, inspiracji do pierwszej elity nabrali z Odyssei kosmicznej, z Gwiezdnych Wojen, Battle Star Galactica. O. E, tego pierwszego. Pierwszego, oczywiście, oczywiście. oczywiście. E, czy no, to już typowo brytyjskiego, a oto stopem przez Galaktykę. No tak. Więc no taki, taki zestaw mieli e, źródeł, z których korzystali przy tworzeniu świata elity. Całkiem zacny. E, no i co? No i mamy właśnie e, tą pierwszą elitę, która była wielkim sukcesem wydawniczym mhm. grą przełomową pod wieloma względami, tak. która zasadniczo zdefiniowała e, cały gatunek. Mi się wydaje, że to jest warto zaznaczyć, bo. Ja myślę, że ty i ja pamiętamy, jak wyglądały wtedy gry. Dlaczego ona była przełomowa? Bo wtedy rzeczywiście w grach, bardzo wielu grach postać miała życie, postać ginęła, były poziomy, były takie gry jak Eric The Cleric czy Manic Minor, Maniac Miner, gdzie po prostu się, to były platformówki, gdzie się skakało małym ludzikiem z platformy na platformy, były plansze nieruchome, które po prostu się zmieniały potem jak się przeszło z, z jednej krawędzi do drugiej. Później się pojawiły jakieś gry typu Uridium czy, czy Renegade, Mordobicia, prawda? The Way of the Exploding Fist, ale to wciąż były gry pozbawione, że tak wyrażę, ładnie wizji, prawda? I to, o czym ty mówisz, to było jakby przekroczenie tej, tej, tego arkadowego charakteru gier, prawda? Jesteś w kosmosie, eksploruj go. Tak, no bo to. Yy, yy, no. Trzeba było mieć pieniądze, żeby grę wydać. Uh -huh. No bo to trzeba było wydrukować opakowania, wydrukować uh -huh. instrukcje, e, natłuc tych nośników. No więc siłą rzeczy. E, a gry tworzyli wtedy zapaleńcy też. Uh -huh. Tak. To, byli, po, to były pojedyncze osoby albo bardzo małe zespoły. No to, to, to jeszcze to długo trwało. Ci zapaleńcy się utrzymali wiele lat. No w pewnym momencie połknęły tak. je w korporacje, oczywiście, ale no, mów, mów. No Z tym, że właśnie. Mm, Problem polega na tym, że pieniądze dawał wydawca, więc no, ostateczna decyzja należała do wydawcy, a wydawca jak wiadomo duże korpo, no to co, no, widzi automaty, tak. do których ludzie wrzucają te pieniądze, nie? a to tam z reguły były, były bardzo proste gry, albo bijatyki, albo tak. strzelaniny. Więc oni chcieli mieć to samo na komputerach. Nie? Oczywiście. No. zakładali, że to się będzie sprzedawało na komputerach. No stąd to, co powiedziałem tam na początku, że pierwszy wydawca powiedział, no fajna gra, ale 10 minut i 3 życia. Nie? No Tak, no, czyli, czyli kojarzył pewnie Asteroids, tak? Tę grę właśnie na no, typową grę na automaty, gdzie statek kosmiczny się obracza, obraca w ten sposób, prawda? I strzela do asteroidów, które się rozbijają na mniejsze kawałeczki i tam czasami ufo przyletuje, Albo Defender, czyli statek leci z lewej na prawo, rusza się tylko góra, dół, przód, tył i strzela cały czas w jedną stronę. I to były Kosmiczne, pseudokosmiczne, prawda? Więc to był przełom. No mów, mów. Mm, możemy przejść w zasadzie już do drugiej części. Mm -hmm. Bo chyba sobie całą tą pierwszą część z grubsza omówiliśmy, jak to wyglądało. Mm -hmm. I druga część to jest Frontier Elite 2. Czyli Amiga. Ta gra była pisana przez Brabena i początkowo przez Bela mm -hmm. i się zaczęła później Imba, o której wspominałem jeszcze przy naszym wcześniejszym materiale. Mm -hmm. To były one, druga część była pisana w assemblerze, tak jak jedynka, dla Motorola 68000, czyli Amiga i Atari. Mm -hmm. Natomiast później był zrobiony port. Na pc no bo tam była kompletnie inna architektura tych procesorów i, i to była inna osoba w ogóle, która to portowała. To może warto uświadomić tutaj młodszych odbiorców, że Amiga i Atari w zasadzie były konkurencją. To były komputery, które równolegle w zasadzie były na rynku i byli Amigowcy hmm. i byli Atarowcy i tam były różne gry na, na jedną platformę, inne troszeczkę na inną. Na, 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 natomiast na, na opierały się na tym samym procesorze. Mm -hmm. mm -hmm. Cała reszta architektury była inna, natomiast jakby serwskiego <coughs> komputera, to było to samo. Mhm, I mm, Bell w trakcie e, pisania mm, już właśnie drugiej elity mhm. e, odszedł, o, bo e, to po prostu już tam jakieś inne miał projekty, już mu się to znudziło. To, tam nie, nie wiem do końca jakie tam były te przyczyny. Oficjalna wersja jest taka, że odszedł, żeby tam rozwijać jakieś inne własne projekty. Mhm. I Braben już dokończył sam. Natomiast w napisach końcowych, jak już gra została wydana i tam były kredycy, Bel był pominięty. Oh, Bo. Yes. No, i on się sfachował o to. No słusznie, bo to jest, to jest po no prostu jakaś, co, jakiś tam, no, no nie był do końca jakby rozwoju gry, ale jakiś czas już tam poświęcił. Ale nie? absolutnie. Wiesz, to ja brałem udział przez miesiąc w rozwoju gry Bitcop. To jest no, w miarę nowa gra. Robiłem tam przymiarki do scenariusza i jestem w napisach. Wiesz, niby special thanks, ale jestem, bo mi się należy jak Psu Buda. wiesz. Jeśli, jeśli Bell brał udział w rozwoju gry, to jemu też należał się jak Psu Buda w napisach. To jest absolutne fopa, Absolutne, mm. no. I e, natomiast e, stąd w ogóle jakby nie, główną nazwą jest Frontier. Mm -hmm. e, no bo już. E, Braben nie miał 100% praw do nazwy Elite. Nie? Mhm. Więc jest Frontier i tam gdzieś w dopisku, że to jest Elite 2. Mhm. Wtedy też powstaje firma Frontier, właśnie Brabena, mhm. która funkcjonuje do dzisiaj. Mhm. Tylko to było jako deweloper, natomiast wydawca nadal był inny. Tym, tym razem no to, to już nie był ten Acorn, tylko to był GameTek. I w międzyczasie. Jeszcze po tym już, jak Bel wycofał się jakby z, z udziału w, w produkcji dalszej Frontiera, mhm. był wyrzucony z tych, z tych napisów końcowych, to jeszcze tam drugi jakby poziom konfliktu powstał jeszcze do pierwszej elity. Mhm bo no już minęły, to mamy 93, czyli 9 lat, mhm. dobrze liczę, 6, tak, 9 lat. Zresztą jak już wyszedł, wyszła dwójka elity, to wiele artykułów było zatytułowanych najdłużej wyczekiwany sequel w ogóle w historii gier. I już mi, elita pierwsza była na 8-bitowe komputery. No więc chciałem jakby powtórzyć na, na nowsze konstrukcje. Mhm. I konflikt polegał na tym, że Bell chciał uwolnić kod pierwszej elity, chciał go po mhm. prostu wrzucić do internetu, niech się ludzie bawią. Tak. Natomiast Braben cały czas chciał ciągnąć profity i chciał wydać elitę jako shareware. Mhm. Więc ten kod Cześć, elity się... Wyjaśnię od razu, co, co znaczy shareware. Hmm. Serwer to teraz już nie istnieje, ale kiedyś to był bardzo popularny model dystrybucji, że program trafiał do takiej poczty pantoflowej, powiedzmy, albo na przykład można było wysyłkowo, jak były magazyny komputerowe, to na przykład też się zajmowały dystrybucją, mhm. że się pisało do redakcji, była na przykład na jakiejś stronie magazynu była lista gier dostępnych, się pisało do redakcji, jaką grę się chce, tak mhm. na takim szabloniku, który się wycinało. I później pocztą przychodziła dyskietka. Nie? I polegało to na tym, że sam program był dystrybuowany za darmo, mhm. natomiast przy dyskietce było napisane, że no, wypadałoby autorowi zapłacić. Tak. I na przykład na jego konto wysłać tam jakąś kwotę. Tak. Część, i to jest, to jest właśnie shareware, część autorów e, liczyła zasadniczo tylko na e, uczciwość ludzi i w ten sposób był, była pełna wersja programu rozprowadzana. Mhm. E, albo na przykład część była zablokowana. Tak był dum rozprowadzany pierwszy, że jako shareware. Czyli e, można było mieć całą... Dostawało się całą grę na dyskietce, ale mhm. dostępny był tylko pierwszy poziom. Tak, tak, pamiętam. Dopiero to. jak się zapłaciło, dostawało mhm. się kod, którym się odblokowywało tak, resztę poziomów. Tak, nie? pamiętam. Mhm. Mhm. Więc no, w tym formacie chciał Braben rozprowadzać pierwszą elitę, mhm. natomiast Bel chciał ją już dawać za darmo. Nie? Tak, to jest niezwykle. No to, 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 to widać po prostu, że to rzeczywiście była era wizjonerów, którzy czasami mówili: Dobra, trochę już zarobiłem ten marny tysiąc funtów, teraz bawcie się, <laughs> cieszcie się, prawda? W mieście z tego. No dobrze. Słucham dalej. Mm. I ten Bel, właśnie kod pierwszej elity, wrzucał na swoją stronę. Tam braben mu groził pozwami, więc usuwał i tak, 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 to, tak to funkcjonowało. W tej chwili, jakby ktoś chciał, bo można oryginalną elitę mhm. albo gdzieś zdobyć jakąś starą, stary kod i ją go odpalać na emulatorze, właśnie na przykład BBC Micro, mhm. albo z. Ściągnąć go, bo jest za darmo do pobrania z oficjalnej strony Frontiera. Już mm -hmm. Braben maknął ręką mm -hmm. na zyski z pierwszej elity w dzisiejszych Wasz. czasach, I, i jest też na stronie Frontiera do pobrania o. za darmo, już w pakiecie, właśnie z emulatorem BBC Micro. Tak, okay. e, albo jest wersja. Jeżeli kogoś, a bo są, jest w stanie odrzucić, można z ciekawości sobie zobaczyć jak wyglądała grafika właśnie w pierwszej elicie. Mm -hmm. Natomiast no, jeżeli dla kogoś byłoby to kompletnie niegrywalne, to jest wersja, ona się nazywa Olight. I to jest wersja zbudowana na podstawie tego kodu, który Bell uwolnił i to pracuje w OpenGLu. Mm -hmm. Czyli jest, grafika jest unowocześniona, gameplay jest taki sam. Sterowanie jest takie samo, wszystko jest takie samo jak w oryginalnej Elicie, ale mamy unowocześnioną grafikę, gdzie są już normalnie pełne modele teksturowane i... Teksturowane? Powiem, tak, jako tako to wygląda. Nie? A da się w to grać w ogóle? To jest interesujące z dzisiejszego punktu widzenia? Jako ciekawostka. <coughs> Rozumiem, no tak. Niż, niż faktycznie e, mhm. granie. Tak. E, I teraz tak. Czyli zamykamy już ostatecznie tą pierwszą elitę mhm. i mamy tą dwójkę, która jest wydana w 1993 roku. Deweloperem jest Frontier, wydawcą jest Gametech. I tu z, y, druga elita znowu jakby rozszerza to, co robiła pierwsza. Mhm, Idzie parę kroków dalej. Y, o ile pierwsza elita. Y, Miała te systemy tak zupełnie losowo robione. Mm -hmm. Zresztą, na przykład, jedna, jest legenda, podejrzewam, że stąd się ona wzięła. Zresztą nawet mamy tam w mojej grupie, która tam w elite Lata, mm -hmm. mamy taką grupę, która się zajmuje tym poszukiwaniem tej, tej Raxli. Tak. I ktoś tam ostatnio wrzucił, że jest ukryta galaktyka dziewiąta w pierwszej elicie i że to może mieć jakiś związek, tam mogą być jakieś poszlaki. Nie? I to się prawdopodobnie wzięło stąd, że faktycznie była jeszcze jedna, oprócz tych ośmiu, była jeszcze jedna galaktyka, która została usunięta, bo ten algorytm, który tworzył te planety w galaktyce, jedną planetę stworzył z nazwą, która nie przeszła, A. bo planeta się nazywała Ars. No tak. Więc no, wyleciała cała galaktyka wtedy podejrzewam, że stąd się wzięła ta później ta legenda, która narosła, że jest gdzieś ukryta ta dziewiąta galaktyka. Nie? Wiesz co o tym się kojarzy? Nie wiem, czy, czy ty pamiętasz, kiedyś to było bardzo popularne, że w napisach końcowych gier było mnóstwo dowcipnych, mnóstwo w ogóle dowcipów, mnóstwo wygłupów. W dzisiejszych czasach tego jest dużo mniej, już są grzeczniejsze te napisy końcowe, ale w tamtych czasach to naprawdę można było się nieźle uśmiać, jak się, jak się czytały te, te, te napisy. Po prostu to, to była naprawdę inna epoka, kiedy Ci twórcy jakby się bawili, bardzo się bawili tym, co robili, no, ale mów, Teraz mamy dużo większą mhm. już, mamy jedną galaktykę tak. w drugiej elicie, tak. dużo większą niż to, co tam oferowała jedynka. Mamy już systemy takie, które istnieją w rzeczywistości, mhm. W, w pierwszej elicie wszystkie były tam wymyślone, tak. i już próbu, są próby tworzenia takich realistycznych tych systemów gwiezdnych. Ten algorytm w, nowym, w nowej elicie, znaczy w nowej tej drugiej części, mhm. działa w ten sposób, że ma zdefiniowane są gwiazdy. To jest typ, tak jak normalnie w, w astronomii, mamy te typy gwiazd. I na podstawie typu takiej gwiazdy oraz też wcześniej zdefiniowanej ilości masy, jakby materii, która jest wokół tej gwiazdy, z tych dwóch rzeczy algorytm tworzył cały układ planetarny. Zgodnie jakby z wiedzą fizyczną, z wiedzą astronomiczną więc te wszystkie układy planetarne, które są w drugiej części elity one są poprawnie skonstruowane z punktu widzenia fizyki, z punktu widzenia astronomii. No i właśnie mają, wszystkie planety grzecznie krążą wokół swoich gwiazd, są rytmy dobowe, wszystko, wszystko jak należy. One już nieźle wyglądały, ja pamiętam, mój przyjaciel grał na Amidze w to, to robiło wrażenie, to było fajne, fajne tło, to, to była grafika 3D, pamiętam, te układy były też w grafice tak, 3D. Tak, już pełne bryły. Tak, 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 to, to było fajne. Robiło wrażenie. Wersja na PC jeszcze dodatkowo miała tekstury. Wersja Ligowska to były po prostu kolorowane bryły, nie, nie mm -hmm. było tekstur. Mm -hmm. Kolejna nowość, którą Elite wprowadziła, to Newtonowski model lotu. Mm -hmm. e, czyli te statki kosmiczne zachowywały się też już poprawnie. Mm -hmm. Nie istniały takie ułatwienia, jak do czego tam później dojdziemy we współczesnych grach, że statki poruszają się z prędkościami większymi od prędkości światła. Statki w drugiej elicie tego nie potrafiły. Leciało się normalnie z prędkościami takimi rzędu tam tysięcy kilometrów na godzinę, jak dzisiejsze sondy kosmiczne latają. Ale no boskie, to przecież to do, do Tau leciała rok w takim razie, ponad rok. Nie, nie dotarł się tylko do proximie Centauri, wiesz, to jest rok świetlny. Znaczy rozwiązano to w ten sposób, że było przyspieszenie czasu. A, okej. Okay. Że... Pamiętam, rzeczywiście. Ale to, to, to w ogóle był patent, który dosyć często był używany w grach, w tamtych czasach, w grach amigowych, pamiętam, przyspieszenie Przecież czasu. Jak ktoś chciał, to nie było problemu, żeby tak. z, z, lot, z, lot, z, z lotniska, z, z kosmodromu na przykład w Nowym Jorku na Ziemi, bo mm -hmm. była Ziemia w mm -hmm. drugiej elicie, Wystartować i polecieć na księżyc mhm. w czasie rzeczywistym, ta podróż normalnie by trwała 2-3 dni. Tak. Więc można było komputer zostawić na te 2-3 dni, statek by doleciał, nie? Marek to by tyle czekał, więc no było, było przyspieszenie czasu. Tak. I kolejna rzecz, która też była absolutną nowością, to wielkość świata. Tak. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że nawet współczesne gry. Nie mają tak wielkiego świata jak ciągłego, mhm. jak miała druga elita. Mhm. Bo nawet współczesna elita ma ekrany ładowania, mhm. dzieli, nawet pojedyncze systemy planetarne są podzielone na różne jakby etapy, nazwijmy to. Tak. Natomiast w drugiej elicie, od właśnie tego newtonowskiego modelu lotu i takich prędkości w dużych skalach. Było możliwe, slingshot był możliwy. Mm -hmm. tak? Można było uzyskać azystę grawitacyjną w, w tej elicie i przy tym wylądować na planecie z, z atmosferą. Mm -hmm. Panie Brabę, chcemy atmosferę <laughs> w tej elicie. Boże. I, i y, można było, były miasta, można było na przykład odczytać godzinę na wieży zegarowej. Nie? Więc od takiego szczegółu do całego systemu planetarnego tak. bez loading screenów. Tak no, było to osiągnięcie wybitne na pewno. Nie? I yy, do tego cała gra zajmowała 400 kilobajtów. Dzisiaj jakieś głupie obrazki mają po kilka megabajtów nie? a tam cały kod drugiej elity to było 400 kilo. Czyli niecałe pół megabajta. No a! Genialne. No i oczywiście, gameplayowo no to jest to samo, co tam w pierwszej części, mhm. czyli te, te wszystkie game loopy, które były, które są do dzisiaj w tego typu grach, no to mieliśmy właśnie w, w drugiej elicie. A zapomniałem o jednej rzeczy przy pierwszej, mhm. która e, może się wydać znajoma graczom, w mhm. najnowszą elitę, Dangerous. Przy, kiedy się skakało między systemami, mhm. to była szansa na wyciągnięcie statku z tego, co się nazywało witchspace Space, ta przestrzeń mhm. taka w trakcie skoku, mhm. przez targoidów, czyli rasę obcych. Mm. E, ta mechanika wróciła teraz z pierwszej elity, z 1984 roku. Ta mechanika wróciła teraz do najnowszej elity. No w Citizenie też możemy być wyciągnięci ze skoku, ale nie przez rasę obcych na razie. No i nie między systemowego. Nie, 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 tak. Bo mamy jeden system. Mamy jeden system, tak. I to w jedynce. w dwójce targoidów nie było, uh -huh. tutaj, czyli tej właśnie rasy obcych takiej z, ze świata elity. Natomiast ludzie dalej szukali Raxli <laughs> we frontierze. Proszę, mhm. ale to uświadommy sobie. W, mówimy o dwójce, tak? W mhm. dwójce. 93. Tak. Rok. Z, czy tam by, były w ogóle bryły statków kosmicznych? Czy w czy statek tak, był tak, przedstawiany? Tak. Aha, czyli można było Już... zobaczyć z tyłu, z góry, nie wiem. Tak, była zewnętrzna kamera, Aha. można było tą kamerą swobodnie obracać. Mhm. Był na, można było nawet wypatrzeć pilocika na zasadzie kuleczki na takim prostokąciku. Mhm. Więc, no, były pełne bryły 3D. Cały świat gry to było pełne 3D. Tak jak powiedziałem, w wersjach Amigi i Atari to było po prostu wypełnione kolorem bryły, natomiast w wersji PC-owej, gdzie było do dyspozycji więcej pamięci, no to jeszcze dorzucono tekstury. Tak, tak. I co tam jeszcze? Aha, gameplayowo, jeszcze oprócz tego, no Targoidów nam zabrali w, dru w drugiej części. Pojawiają się za to federacja i Imperium, które mogą być znane graczom najnowszej elity. I co tam jeszcze ciekawego w tej drugiej części było? Aha, też taka ciekawostka robacze dziury, wormholes. Mhm. Dużo graczy tej części na pewno pamięta. Osoby, które grały w czasach świetności Amigi mogą pamiętać na przykład taką, taki magazyn jak Gambler, mm -hmm. i tam w Gamblerze był, był, była taka ramka, tam był w ogóle regularny dział poświęcony drugiej części elity Frontierowi, i też była tam w jednym z części, była taka ramka właśnie tych, dotycząca tych wormholes i jak nawigować w grze dzięki temu. No ale niestety to nie była mechanika zamierzona, to mm -hmm. był błąd, Aha. który występował e, tylko w jednej wersji gry chyba, właśnie w Amigowej wersji. W późniejszych edycjach ten błąd też był usunięty, więc jeżeli w czyjejś kopii to działa, no to może się czuć wyjątkowy. E, I to był problem z mm, objętością e, zmiennych dotyczących e, długości skoku. Tam maksymalny skok był chyba 15 lat świetnych. Mhm. Natomiast jeżeli się tak po mapie jechało, tak dalej coraz dalej coraz dalej coraz dalej coraz dalej i się przekroczyło odległość od punktu startu 6, 655 lat, mhm. to się jakby się ten licznik resetował. Aha, aha. I znowu skakaliśmy tak, jakbyśmy skakali na 15 lat świetnych, Okej, okay. czyli exploit. Tak. I to było, to się powtarzało, co 655, nie? Mhm. Mhm. Czyli można było w ten sposób do bardzo odle skoczyć y y dwoma skokami do bardzo odległych systemów po trójkącie, nie? Ciekawe. Tak jak mówisz o tym o tym gamblerze, to przypominam sobie historię, wiesz, magazynów poświęconych grom komputerowym w, tam, w, ta, w, ta, w, komputerowych w tamtych czasach. To był Gambler, to był Reset, to był Secret Service, Świat Gier Komputerowych, gdzie ja publikowałem CD Action. Tych pism papierowych było sporo i to się kupowało, to się czytało, wiesz. A, a teraz mnie zaskoczyłeś tym, że w gamblerze była taka rubryka. W ogóle to. Była, była. Pismo założone, albo jeśli założony to na pewno prowadzone przez Jacka Piekarę, prawda? Znanego współcześnie pisarza Fantazy głównie, który też w tej chwili tworzy, współtworzy z, z jakimś, nie pamiętam, z którym studiem grę Inkwizytor. No ale wracamy, wracamy, wracamy. To był też w sumie jedyny, już nie pamiętam, który to był numer, ale to mm -hmm. był chyba jedyny numer Gambera, który ja kupiłem. Tak? Właśnie Aha. przez tą sekcję poświęconą elicie, bo ja raczej byłem wierny magazynowi Amiga e, marka Pampucha. Okej. Okay. I, I nie kupowałem innych gazet wtedy. Ja tego akurat w ogóle nie, nie czytałem. No to był podział, nie? Każdy miał swoje, swoje periodyki. Pecetowcy mieli swoje, amigowcy mieli swoje, atarowcy mieli swoje no tak, i tak, tak każdy, każdy siedział w swoim tam grajdołku. Tak. I jeszcze jedna ciekawostka dotycząca mm -hmm. tej drugiej części elity, że pojawiła się ścieżka dźwiękowa złożona z, z takich kawałków muzyki klasycznej. No, i między innymi, oczywiście, hołd złożony Odysei Kosmicznej. Jak się dokowało do stacji, do jakiejkolwiek stacji kosmicznej, odpalało się nad pięknym, mokrym, nad pięknym, modrym Dunajem. Czyli dokładnie można było odzorować scenę z Odysei Kosmicznej, dokowania do stacji w rytm, właśnie tego walczyka. Walczyka, tak. No w ogóle, pomysł Kubrika na to, żeby wrzucić tego typu muzykę do filmu science fiction był bardzo, bardzo odważny. Myślę, że wielu, wiele osób, które słyszały o tym, pukało się w głowę, w głowę, a teraz to jest klasyk po prostu. No, mów. No i znów, e, druga elita, znowu mhm. jakby poszerzyła to, co zrobiła pierwsza. Mhm. E, też nazbierała mnóstwo e, nagród i e, i co, no niestety w, nie jest dostępna, jakby w żadnych obecnie, w żadnych oficjalnych kanałach dystrybucji. I znów, podobnie jak przy pierwszej elicie, jedyna opcja, jeżeli się nie chce grzebać z emulatorami i starymi kopiami tej drugiej elitki, no to, podobnie jak pierwsza wersja, ktoś. Się zlitował i znów zrobił reverse engineering, mhm. i na tej podstawie jest znów Open GL wersja drugiej elity. Więc można sobie w nią pograć z poprawioną grafiką, i to już w sumie mogę polecić, bo w mojej. Oczywiście to jest opinia mm -hmm, personalna, mm -hmm. ale druga elita jest lepsza od Elite Dangerous. No właśnie, chciałem cię zapytać, czy warto w to grać i wiesz, wsadzić kij w mrowisko, a ty mówisz, że warto, tak? Jak najbardziej są mechaniki, których mi strasznie brakuje w tej najnowszej części. Mm -hmm. Co więcej, taka anegdotka, jak. No ja się wychowałem właśnie na tej drugiej. Elicie, na froncie. Mm -hmm. Ja później strasznie szukałem jakiejkolwiek alternatywy dla tej drugiej Ality Jak się z zamigi przesiadłem na pc Ta. Mm -hmm. różnych gier próbowałem, nic mi, nic mi nie, nie siadło. Mm -hmm. I w końcu, jak zainstalowałem, kupiłem, zainstalowałem tą najnowszą Elite Dangerous, gdzie się startuje, już nie pamiętam, jakiś tam przypadkowy startowy system, mm -hmm. to ja chciałem wrócić do tego systemu. Który był w drugiej elicie. W drugiej elicie podstawowym systemem, z którego się startowało, to był ROS-154. Mhm. Startowało się nas w takim naziemnym miasteczku, to się nazywało Skiroko Station, na Merlinie bodajże. Księżyc się nazywał Merlin, a to był księżyc gazowego giganta na A. Kurczę, gazowego giganta już nie pamiętam. No, ale jakby chciałem to to wrażenie odtworzyć w najnowszej Elicie. Mhm. System był, doleciałem do systemu RoS-154, układ planetarny taki sam, ale nie mogłem wylądować na planecie Merlin, ponieważ oryginalnie to była planeta z atmosferą, mhm. tutaj to jest nadal planeta z atmosferą, a mhm. w najnowszej Elicie nie da się lądować na planetach z atmosferą. I, i wiesz co, tutaj może wrzucę taka, ta, 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 taki kamyczek, Obserwac obserwacyjny, bo tak jak ty, ja obserwuję gry od samego początku istnienia gier, czyli właśnie OZT Spectrum, wcześniej, no i od automatów, powiedzmy sobie tak. I to nie jest tak, jeśli ktoś by pomyślał, że gry w swojej historii tylko się rozwijały, to się myli. To jest tak, że na początku rzeczywiście zaczynały się, zaczynały się od gier arkadowych, platformówek i tak dalej, później była era wielkiego, jakby takiego rozwoju ma marzycieli, którzy robili rzeczy hmm. niezwykłe. A potem z powrotem, że gry zaczynały się zwijać, upraszczać, to tak jak, jakbyśmy porównali do, um, że, że była muzyka, w której było najpierw high fi, high fidelity, prawda, wysoko jakaś odtwarzania i raptem ktoś zauważył, że ludzie w zasadzie nie widzą różnicy między mp3-kami i wysokiej jakości dźwiękiem, w związku z tym dlaczego się wysilać i, i robić hmm. wysokiej jakości dźwięk, jak można robić mp3-ki, więc tutaj było coś podobnego i, i teraz tak jak ciebie słucham, no to właśnie w tej starej w starej wersji gry mogłeś lądować na planetach z atmosferą, a tutaj w nowej, nowoczesnej, superanckiej Elite Dangerous już nie można. Co więcej, takie jeszcze mechaniki, które mhm. mi brakuje, to na przykład załoga. Mhm. We współczesnej elicie wszystkie statki, od najmniejszych do największych, pilotujesz sam. Nikogo, do, nikogo nie potrzebujesz. Mm -hmm. Natomiast w drugiej części elit statki wymagały załogi. Tak. Jest, Od kilku do kilkunastu liczba. osób czasami. Tak, Te tak. Największe mm -hmm. statki. E, największy statek chyba potrzebował dwunastu członków załogi. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. I, e, tych, I była z tym powiązana cała mechanika. To nie były jakieś cyferki. Mm -hmm. Tylko tą załogę się werbowało. Mhm. Znaczy, prowadziło się rozmowy kwalifikacyjne. Znaczy, to było oczywiście bardzo uproszczone, bo był Dobra. obrazek tak. jakiejś tam twarzy tak. tego załoganta, mhm. gdzie mogłeś mu zaoferować różne stawki. Mhm. On miał tam różną tolerancję. Niektórzy mogli pracować za najniższą, inni się w ogóle obrażali i odchodzili. Jak im mhm. zaproponować jakąś niższą mhm. stawkę? Mhm. I każdy miał jakąś swoją historię. Tak. Dlaczego on chce się zaciągnąć na statek kosmiczny? Mhm. I ta historia miała znaczenie, bo jeżeli na przykład taki załogant, który godził się na przykład na najniższą stawkę, ale jak go zapytałeś, dlaczego chce się zaokrętować, to mówisz, że na przykład tam, nie wiem, ściga go mafia. Mhm to za jakiś czas faktycznie zaczynały się ścigać statki bojowe. Pojawiała się mafia. W z kolesiem, nie? Słuchajcie, 93 rok, tak? Ja mam wrażenie, nie, popraw mnie jeśli się mylę, mylę, ale mam wrażenie, że wcześniej wyszła ta gra. Może o rok, może bo Pamiętam, nie, że w 93. 93. 93, takie, takie mechaniki, prawda? No mów, mów. Y Także tego nie ma w nowej elicie. Nie ma, nie ma. Następnie zostały wprowadzone właśnie te dwie potęgi, Federacja i Imperium, mm -hmm. dla których można było robić misje. To jest dzisiaj. Natomiast nie wiem dlaczego. Może to jest jakaś kwestia pokoleniowa, że ludzie chcą mieć wszystko. Mm -hmm. Wtedy, jeżeli się doszło do odpowiedniego poziomu kariery w Federacji albo w Imperium, traciło się dostęp do tego drugiego. No tak. Na zasadzie oni mówi, no przecież ty pracujesz dla naszych przeciwników, no jakby mamy tobie misję dawać, nie? No tak, antagonistyczne siły. Natomiast dzisiaj nie ma tego problemu. Można dojść do maksymalnych poziomów we wszystkich tych potęgach, nie? Jakby no w ogóle. To... Nie, wie, nie są świadome tego, że pracujesz dla przeciwnika. Nie? To dziwne, przecież w większości RPEGów jest mechanika właśnie stronnictw, to jest jedna z prostszych mechanik. W Star nie też tak będzie, tak zapowiadają, prawda, że jeśli będziesz... Ja podejrzewam, mhm. że to wynika z tego, że za kolejnymi jakby poziomami reputacji mhm. e, w nowej elicie są statki. Że dopiero jest kilka statków, do których zyskujesz dostęp, mając odpowiedni poziom reputacji, czy to w federacji, czy w imperium. Mhm. I podejrzewam, że nie chcieli graczom permanentnie zablokować dostępu do konkretnych statków. Czyli to, dlatego tym zrobili tak, że można, jakby w obu, nie? Tak, tak, tak. Natomiast w, w drugiej elicie, czyli we frontierze, można było sobie zablokować karierę, jakby w przeciw. Yy, w tej drugiej potędzej, że się dla jednej pracowało. Mhm. I w zasadzie chyba jedynym profitem to były, czego mi też brakuje tutaj, ordery. Mhm. Tak głupia sprawa. Ale idąc reputacją, czy to w federacji, czy w imperium, otrzymywało się jakieś tam ordery, odznaczenia. To podstawowa, podstawowy mechanizm nagrody w tych grach starego typu ordery, odznaczenia, jakaś muzyczka króciutka to się błyszczało przez chwilę czy mógł sobie oglądać te swoje odznaczenia wszystkie gdzieś tam miał Dokładnie, Dokładnie tak. tak właśnie było w drugiej elicie. Mhm. Mm. Spróbuję sobie przypomnieć mechaniki, których tu brakuje. E, kopanie na planetach. Mm -hmm. w, w drugiej elicie można było rozstawić e, taką rafinerię naziemną, mm -hmm. zostawić ją, ona sobie tam do magazynu swojego zbierała urobek i za jakiś czas przylecieć. Nie? Tak, Takie Takiej mechaniki nie ma w, w nowej elicie. Więc no, jest dużo rzeczy w dwójce, których nie ma w Dangerousie. I, i nie wiem dlaczego, tak naprawdę. No bo... Dlatego zaryzykowałem to stwierdzenie na samym początku, że nawet dzisiaj mhm. e, dwójka Elity dla niektórych może być lepsza niż Elite Dangerous. Czyli tak jak Ciebie słucham, to po prostu ta dwójka miała sens. Tak? Miała powiązane ze sobą mechaniki, miała um, pewne logiczne rozwiązania. Tak? Jest duży statek, wymaga załogi, prawda? No proste. I wszystko w 400 kilobajtach. No właśnie, to właśnie. Jakim cudem. No, mów dalej, mów dalej. Co dalej? Na następną grę z serii. Już mm -hmm. nie trzeba było tyle czekać mm -hmm. prawie 10 lat. Ponieważ trzecia elita pojawia się w 1995 roku. to szybko. I w nazwie nie ma elity. O. Bo tu. Cały czas są te e, przepychanki między Belem i, i Brabenem odnośnie e, tytułu. Mm -hmm. e, I trzecia część to jest Frontier, czyli ta jak ta druga, i First Encounters. I to, to jest Pamiętam tytuł. To. E, to jest tytuł właśnie m, tej trzeciej elity. No wszyscy mm -hmm. wiedzą, że to jest elita, no bo to, to, jakby to się nie dzieje, nie dzieje w tym samym świecie. E, m, I. To jest takie. First Encounters to jest takie brzydkie kaczątko całej serii. Mm -hmm. A wynika to stąd, że ta gra nie była skończona. A, okay. W międzyczasie GameTech, czyli wydawca, popadł w spore problemy finansowe i po prostu zraszowali, tak? przyspieszyli wydanie Elity, no żeby coś zarobić, nie? cokolwiek, żeby jak, jak, jakiekolwiek były wpływy w ogóle. O co ich zresztą Braben pozwał? To się tam targali się parę lat po tych sądach, chyba w 98 dopiero była ugoda zawarta, mhm. ale no, first encounters było do tego stopnia zepsute, że były tam wydawane jakieś poprawki. Pamiętajmy, że to mówimy jeszcze o czasach przedinternetowych w ogóle. Tak, tak. Więc to było na zasadzie, że jak byli zarejestrowani, Użytkownicy, ludzie, co kupili tą grę, no to dostawali pocztą, jakby dyskietki z, z update'ami. Niesamowite. Nie? Z z Niesamowite. E, I ostatecznie się nie dało tego naprawić mhm. i gra została wycofana ze sprzedaży w ogóle. Mhm, do tego stopnia była zepsuta. Dla dzisiejszych wydawców to rzecz nie w ogóle nie do pomyślenia. Tak, tak, tak. <gry> nie tak, mają żadnego tak, problemu i żadnych obiekcji przed wydaniem zepsutej tak, gry. Tak, tak, tak. tak. My... No tak, ale wtedy to, 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 to był problem. Ja pamiętam m, taką grę Ultima 9, czyli Ascension. To słynny taki twórca Richard Garriott, wizjoner, taki jak Chris Roberts, taki jak, taki jak Braben. I on bardzo pomstował, bo to była świetna gra, kapitalna, jeśli ktoś lubi te klimaty typu gier typu Gothic czy, czy, czy Morrowind, to Ultima Ascension to, to, to było coś wyjątkowego, gra z cudowną historią i pamiętam, ona właśnie zabrakło w niej optymalizacji, ona była bardzo sprzęto, sprzętowo wymagająca, chociaż grafika nie wskazywałaby na to. I pamiętam, że czytałem właśnie o tym, że Gariot był bardzo smutny w związku z tym, że nie pozwolono już zoptymalizować tej gry, bo to wszystko kosztowało. No dobra, le lecimy dalej. No i tak. E... <coughs> I First Contest nie było już takim dużym krokiem mm -hmm. do przodu w stosunku do dwójki, jak dwójka do jedynki. Mm -hmm. e, jeżeli. Większość mechanik była w zasadzie przeniesiona 1 do 1, Galaktyka mm -hmm. była przeniesiona 1 do 1, natomiast e, rozszerzało First Encounters E2 graficznie. Mm -hmm. Dodano cieniowanie, tak. dodano. E, właśnie już wszystko miało tekstury i nowość też chyba wtedy planety miały proceduralnie generowaną roślinność. O, no to rzeczywiście. E, więc no ale efektem tego było to, że ta gra mordowała po prostu ówczesne komputery. Tak. E, była <laughs> bardzo wymagająca. E... Wygląda, no z dzisiejszej perspektywy wygląda mocno tak sobie. Mm -hmm. e, no ale na, na, na ówczesne standardy to było coś. E, to była już platforma PC-owa, czy to jeszcze tak, było? E, First Encounters, tylko, już tylko PC-ty. Okej, okay. jaka to była rozdzielczość? 800x600? No, nie wiem, zabij mnie, ale cię nie powiem, w jakiej no to, to było rozdzielczości. Słuchajcie, 800x600? Nie wiem, czy nie była... 640 x 4480 jeszcze mogło być. No właśnie, bo 860 to już była niezborożliwa to, to już było coś. I oczywiście pixeloza, no wiadomo, wiadomo. I czyli tak rozwijała to graficznie. Mhm. I z, y, kolejna fajna rzecz, mhm. y, którą First Encounters wprowadziło i mhm. y, co kontynuuje Elite Dangerous, ale znów jakby nie wiem czemu w uboższej wersji. Mhm. W Elite Dangerous to się nazywa Galnet, natomiast w First Encounters to było kilka jakby periodyków, tam w świecie gry, gazet czy tak. jakichś tam stacji telewizyjnych, mhm. które przedstawiały wydarzenia ze świata gry. Natomiast dodatkowo, czego już nie ma w Dangerous, można było przeczytać o poczynaniach gracza w tych, w tych periodykach. I to też było zabawne, no bo dalej mamy federację i imperium. Jeżeli mm -hmm. się pracowało dla jednej strony, to jeżeli gracz wykonał jakąś na przykład misję wojskową, no to dla federacji powiedzmy, no to mm -hmm. fe, w, w, w tych magazynach federacyjnych pojawiał się artykuł, że bohater wojenny taki a taki e, przeprowadził e, brawurową akcję, nie? Natomiast no to, w tak. periodykach, Imperium, można mm -hmm. było przeczytać, że Bandyta. taka baza, tak, była zaatakowana przez terrorystę. Nie? Tak, no to genialne. To super to co, 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 cudowne, wiesz, to mi się kojarzy, ta gra Star Lancer Chrisa Robertsa. Gdzie to, to był jakby Wing Commander, tak? Spadkobierca Wing Commanderów, więc tam nie, nie, nie miała się otwartego świata, ale też były, były periodyki, też były gazety elektroniczne i fajnie było poczytać o swoich poczynaniach, o swoich wyczynach, kiedy zrealizowaliśmy ostatnią misję i przeczytać, jak fajnie nam wyszło. I one się też, te, te, te artykuły, dopasowywały do tego, co nam się udało zrobić, a czego nie. To, to jest fenomenalna sprawa. No mów. No i. Y to była też pierwsza część, mm -hmm. która miała oś fabularną. Mm -hmm. To znaczy, nadal świat był w pełni otwarty, nie było jakby zdefiniowanego końca gry, tak jak w poprzednich częściach. Mm -hmm. Natomiast była oś fabularna, która się działa w ogóle na przestrzeni pięciu lat, jakby w świecie gry. Mm -hmm. I nie wiem, czy możemy spoilerować, czy nie spoilerujemy. Ja myślę, że spokojnie możemy. <laughs> no i dotyczyła ona właśnie targoidów, czyli mm -hmm. tych obcych, którzy się pojawili w pierwszej części, zniknęli w drugiej. No i stąd w ogóle podtytuł First Encounters. Mm -hmm. Dzieci targoidzi wracają. No i oś fabularna polega na tym, że. Ten nasz pilot, to jest dalej Jameson. Mamy cały Obecnie. czas sagę tej, tej, tej rodziny Jamesonów. Dobra, whisky. Dostaje serię misji, mhm. w których właśnie musi wchodzić w jakieś tam interakcje z tymi targoidami. No i finał jest taki, że INRA, taka organizacja wewnątrz gry, która bada tych targoidów i ma ich zwalczać wymyśliła mykonida, takiego takiego grzyba, który jest w stanie zniszczyć poszycie statków targoidów, bo te statki o. były biologiczne. No i Jameson właśnie dostaje finałową misję, żeby właśnie jakby odpalić tego mykonida na statek-matkę targoidów. Gdzie w trakcie misji, podaj, jeżeli dobrze pamiętam, dostajemy informację, że INRA ukryła przed Jamesonem fakt, że ten mykonit nie tylko jakby uszkodzi poszycie statku, tylko zabije wszystko na pokładzie. ale I my, jako gracz, mamy teraz do podjęcia decyzję: czy odpalamy tą broń, tak. czy nie odpalamy tej broni, nie? I w zależności od tego, jaką tą decyzję podjęliśmy, to na resztę gry, nie, no bo fabuła jakby się kończy w tym momencie, ale my możemy dalej grać. Mhm. Na resztę tej gry dostajemy taki, jeżeli wybiliśmy tych targoidów, no to dostajemy taki super nowoczesny, wspaniały statek ludzki. Mhm. Natomiast jeżeli stwierdziliśmy, że nie będziemy tych targoidów mordować. No to się nagle okazuje, że ludzkość i targoidzi mogą żyć w pokoju. Mhm. E, no i my, jako gracz, dostajemy statek od targoidów tam w podzięce i możemy latać tym targoidzkim spotkiem później. E, I <laughs> nie wiem dlaczego, mhm. ale w Very dangerous, kiedy do czego sobie dojdziemy, kiedy wprowadzają z powrotem targoidów, to. E, jakby oficjalną wersją jest to, że ten grzyb został odpalony, nie? Mm -hmm. że e, Jameson zabił targoidów. Tak. Nie wiem dlaczego, chociaż bo podejrzewam, że większość graczy e, tak zdecydowała, First Encounters <laughs> raczej zdecydowała, podejrzewam, żeby nie odpalać. No ale mm -hmm. Nie wiem, w sumie nigdy żadne badania nie były prowadzone <laughs> w tym zakresie. No i co? I Znów, jeżeli ta gra była bardzo wcześnie wycofana ze sprzedaży, nie ma żadnych oficjalnych źródeł, żeby się do niej dobrać, ale ponownie fani stanęli na wysokości zadania. I tak samo jak w poprzednich częściach, jeżeli chcemy, mamy możliwość sobie pogrania first encounters w wersji OpenGL. Mm -hmm. Także to wszystko można sobie tam w przepaściach internetu znaleźć. I pewnie zasysanie trwa ułamek sekundy. No tak, no bo to są malutkie. Czy znaczy, te OpenGL wersje są większe? One już tam mają po nawet chyba kilkanaście megabajtów, no bo to już of. one są uspółcześnione. No, <śmuchy> mają modele, prawda, już takie e, dokładne, gdzie tych poligonów jest dużo. Nie jest tak, e, m, tak bardzo symboliczna i, i ta, ta, ta grafika, i taka umowna, jak to było w oryginalnych mhm. m, tych częściach. No i co? No i e, dochodzimy do elitki, którą wszyscy znamy, czyli Elite Dangerous. Już? Mm, tak. Kiedy, kiedy ona wyszła w takim razie? <laughs> Zgadujesz? Nie, nie zgadnę, bo, bo, bo nie wiem. Tu, tu... 2014. To nieprawdopodobny skok. Bo no, ostatnia, ostatnia część to była w erze potężnej pikselozy, braku tak zwanych akceleratorów graficznych, czyli tekstury były takie właśnie pikselowate, nie były rozmyte i rozdzielczość, która dzisiaj, dzisiaj mamy wielo, wielo, wielokrotnie większą rozdzielczość w najprostszym telefonie komórkowym i skok do już bardzo nowoczesnej grafiki, prawda? Z tym, że Elite Dangerous było rozwijane wcześniej. Mm -hmm. Tak naprawdę nie wiemy od kiedy, bo Braben nigdy się nie przyznał, kiedy rozpoczęto pracę mm -hmm. nad Elite Dangerous. Tak naprawdę na, o Elite 4 mu wiercono dziurę w brzuchu w zasadzie no, od 95, odkąd wyszło mm -hmm. to First Encounters, no to kiedy Elite 4, nie? Więc e, nie wiemy, kiedy się prace faktycznie zaczęły. Mhm. Braben opowiadał, że on z, e, już e, była e, ta nowa elita, właśnie nazywana cały czas czwartą, Elit 4. Mhm. E, była już w takiej formie, że on już mu, ją pokazywał różnym wydawcom. Mhm. E, tylko tak, jak wspomnieliśmy, wydawcy nie lubią przełomowych gier. Tak, tak. E, I. On powiedział, że odbijał się od, od wydawców, ponieważ oni chcieli, on to powiedział mniej więcej tak, że duzi wydawcy nie chcieli inwestować w projekt, który nie miał nic podobnego do siebie w ostatnim czasie. Nie? Tak, no bo to jest tutaj może też warto wspomnieć. Porównać z czymś, co tak. wyszło na przykład w przeciągu roku lub dwóch wcześniej, tak. no i czy to zażarło, czy nie zażarło. Bo, bo to w, warto teraz wspomnieć, bo ta, ta, ta przerwa, o której tutaj mówisz, i może być dla naszych widzów zaskakująca, ale ja dokładnie pamiętam, że były czasy na początku istnienia to jeszcze w weży tej romantycznej takiej kiedy było oczywiste, że gra ma się toczyć w kosmosie. Było oczywiste, że gra komputerowa to jest przestrzeń kosmiczna, to jest eksploracja i tak dalej. W pewnym momencie to się skurczyło i sprymitywizowało. Nie chcę nikogo tutaj obrażać, ale y, gry poszły w kierunku FPS-ów po prostu. Jeśli cokolwiek się działo w tak zwanym kosmosie, ja nawet napisałem na ten temat jak jedną anegdotę z cyklu GraoStory. Story. Po co jest kosmos w dzisiejszych grach? Tam pyta mistrz, ucznia. Tylko po to, żeby ktoś mógł mieć giwerę w dziwnej, dziwnej scenarii, dziwnej niby egzotycznej planety i wygarniać do dziwnych kosmitów. Ale wszystko się działo na powierzchniach planet, to były po prostu FPS-y. To się strzelało, 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 strzelało. Zniknęły w ogóle praktycznie. Symulatory kosmiczne. One to, to, to były w potężnej, potężnej defensywie przez wiele, wiele lat. To w tej chwili obserwujemy powrót do, do, do tych gier, ale ich naprawdę przez długi czas praktycznie nie było. No, znaczy były pojedyncze jakieś tam tytuły, ale, ale w zasadzie ich nie było, czyli to ryzyko ze, ze strony wydawcy było olbrzymie, ja to rozumiem. Hmm. Czyli właśnie wydawcy się bali. Z drugiej mhm. strony, mówił tam w tych swoich wywiadach, że. Jakby drugi typ wydawcy był taki, że no ok, wydamy tę grę, ale sproponowali mu obcięcie funkcjonalności. Nie? Żeby mhm. to było coś mniejszego. Mhm. Na co się oczywiście nie godził. No tak. I tak sobie właśnie Frontier, no bo Frontier już był w tym momencie dużym wydawcą, oni jakby inne gry też wydawali mm -hmm. no i ten ta elitka sobie tam bulgotała nie? Na, mm -hmm. na, na małym ogniu mm -hmm. że tak powiem do momentu aż na z, z Star wyszedł mm -hmm. Roberts mm -hmm. o tym co by tam podejrzewam, opowiemy next time następnym razem czyli 2012 rok i, i Wtedy, to są słowa Brabena, on to mhm. właśnie wprost powiedział, że widząc sukces kampanii Kickstarter, Star Citizena, tak, Kickstarterowej mhm. wszedł z elitą na Kickstarter'a. Mhm. Na zasadzie, duzi wydawcy nie chcą rzucić groszem, tak. no to może zobaczymy jak. A to jak szybko zaczął pieniądze zbierać StarCitizen pokazało, że jest głód na tego typu grę. To był powrót. No to też na czyli czyli to, był, to był wielki powrót wizjonerów, bo zwróć uwagę, że Roberta połknęło na, na jakiś czas chyba EA Games, tak? Jeśli dobrze pamiętam, Digital Anvil, ta jego firma, najpierw było Origin, później Digital Anvil i to zostało pod Microsoft przez, przez Microsoft i to tam był Star, Star Lancer. I wszyscy ci, właściwie wielcy wizjonerzy, zostali w pewnym momencie połknięci przez duże korporacje, które chciały zysków, a nie chciały wizyjnych gier. Tak, I no. tutaj, właśnie i jeden, i drugi, jak słyszę, wyrwali się i powiedzieli: Ludzie, gracze tacy jak my na przykład, chcą wizyjnych gier, tak? zainwestujmy w to. No i mów, mów, fascynujące to jest. I właśnie w też w 2012 roku, chyba z, z miesiąc albo dwa miesiące po starcie Star Citizena mhm. startuje kampania Elity. Mhm. Elita zbiera, no w porównaniu do Star Citizena, to zbiera grosze, bo mhm. chyba nie całe 2 miliony funtów. No już, Ale Robert, yy, yy, przepraszam, Braben yy, mówi, że już wcześniej jakby ta elita, która trafia na Kickstartera. Mm -hmm. Na nią już wydano wcześniej 8 milionów funtów. Także. No, to, yy, elita nie startowała od kompletnego zera. Tak, tak wystartował tak. Star City. Mm -hmm, mm -hmm. I yy, ta kampania trwa chyba jakoś do połowy 2013. Albo pod koniec 2013, gdzie. Gracze dostają dostęp do e, takiej, jakby bety. Mm -hmm. e, no i właśnie w 2014 roku jest oficjalne wydanie. E, no i to jest tak, jak sobie już opowiadaliśmy w tej naszej pierwszej rozmowie: mm -hmm. e, że e, Frontier i Elita przyjmują e, taki model przyrostowy, że tak. wydają to... tą elitę w takim najbardziej podstawowym zakresie, mm -hmm. na który właśnie poszło te 10 milionów funtów. Mm -hmm. A finansowanie dalszej, dalszego rozwoju, no to już ze sprzedawania normalnie kopii gry. Nie? To może tutaj wrzućmy tutaj w, w znowu taką mini dygresję a propos Star Citizena. 2014 rok to jest ten sam rok, w którym Chris Roberts po zebraniu 46 milionów, jeśli się dobrze nie mylę, jeśli się nie mylę, dolarów, wystosowuje list do, do graczy z zapytaniem, czy już wydajemy grę, czyli tak jak właśnie elitka, tak, w tym momencie, 2014, czy idziemy w tak zwane stretched goals, czyli rozciągnięte cele, czyli jednak nie wydajemy gry, jednak, jednak rozwijamy ją dalej. I tutaj większość graczy, nie także że jakaś nieprzytłaczająca liczba, ale większość graczy demokratycznie zagłosowała w tej ankiecie na tak, idziemy w stretched goals. Czyli gdyby w tym momencie, 2014 ro roku e, e, Bakersi, Citizena zagłosowali tak, już chcemy grę teraz, to wyszedłby Star Citizen wtedy, kiedy wyszła elitka i mielibyśmy ten sam model rozwoju tej gry. Jak ty, jak ty mówisz, jeśli chodzi o elitę? Być może, prawda? Eee, nie do końca. Mhm. Nie chcę też rozwijać e, tematu, bo sobie o Star Citizen Na pogadamy. Tak, 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 tak. Eee, natomiast ta pierwsza wersja Star Citizena to był raczej taki Freelancer 2. Yeah. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Także okay. bardziej by przypominał pierwszego freelancera niż elitę. Okej, okay, okej. Okay. Mm -hmm. No i co? Mamy właśnie to wydanie w 2014. Elita jest ta nowa, tworzona. No nie jest już pisana tak jak te wcześniejsze części po prostu od zera z palca w mm -hmm. Assemblerze, mm -hmm. no Tylko jest tak. Wszystkie współczesne gry mają silnik, no to tak. Elita ma silnik, który się nazywa Cobra, to jest stworzony silnik własny Frontiera, na nim są te wszystkie wcześniejsze i późniejsze gry, wszystko to chodzi na tym silniku Cobra. Nie ma, nie ma już sagi Jamesonów, tak? no bo dochodzi ten element multiplayer, czyli to już nie jest stricte single playerowa gra. Gracz może się nazwać jak się chce nazwać. Nie, nie, jest, nie ma wymuszonego nazwiska Jameson, że to by dziwnie wyglądało, jakby tyle, tyle Jameson. tysiące Jamesonów tak. latało po, po galaktyce. <grym> Natomiast jak najbardziej nowa elita rozszerza jeszcze to, co robiły te poprzednie elity mhm. i z, którego, z czego słynęły i, to, i było takim ich e, głównym atutem, no to właśnie wielkość świata gry. Tak gdzie w Elite Dangerous nie mamy już jakiejś fikcyjnej galaktyki jak w poprzednich częściach, tylko mamy naszą Nasze. drogę mleczną tak w skali 1 do 1, czyli mamy 400 miliardów gwiazd. Do każdej gwiazdy z tych 400 miliardów da się dolecieć, da się ją zbadać. Do dzisiaj gracze zbadali, czyli wlecieli, nawet nie tyle co zbadali, że tam e, użyli tej mechaniki do eksploracji, tylko po prostu wlecieli do danego systemu i go z niego wylecieli dalej. Mm, to jeżeli pamiętam, ostatnie dane były chyba jakoś sprzed roku, gdzie sprawdzałem i to było gdzieś, oscylowało w około, wokół 1%. Tak, tak. E, I y, y, oczywiście to jest wszystko tworzone y, losowo słówko mi wyciekło proceduralnie. Mhm. Tak? Ale oprócz tego jest 150 tysięcy w świecie elity systemów gwiezdnych, które my jako ludzkość już znamy. Mhm. I Frontier cały czas dodaje. To znaczy, jeżeli zostanie odkryty system przez astronomów, tak. no to on zostaje dodany do, do gry. Mhm. No, i żeby zachować jeszcze tą ciągłość fabularną z poprzednimi grami, no to do tego wszystkiego jeszcze są wrzucone systemy, które były w tych poprzednich częściach. Tak. tak. Mhm. No, i chyba z takich przełomowych rzeczy to się sprowadza właśnie do tego świata gry. Mhm. No i po tym wydaniu 2014, czyli tym podstawowym tej podstawowej jakby strukturze gdzie latamy sobie tylko w kosmosie jak w pierwszej elicie latamy sobie tylko w kosmosie lądujemy tylko na stacjach kosmicznych tak. mamy to co mieliśmy w pierwszej elicie później w 2015 roku rok później zostaje wydane horizons czyli mm -hmm. taki dodatek który pozwala nam lądować na planetach bez atmosfery czyli gorzej niż w drugiej elicie tak 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 piękne i tu już Frontier zaczyna trochę się miotać jeżeli chodzi o finansowanie gry. Mm -hmm. Bo widać że nie bardzo wiedzą chyba sami czego chcą bo raz że to DLC zosta jest sprzedawane jakby jako pełnoprawna jakby kontynuacja gry czyli tam nie pamiętam już tej pierwszej ceny ale to było jakby cenowo to kosztowała jak nowa gra. Nie? Mm -hmm, mm -hmm do tego można było wykupić, tak jak w grach takich typowo multiplayer przepustkę sezonową, która niby nas uprawniała do późniejszych updateów, które miały być płatne, mhm. i później jeszcze w trakcie, a jeszcze są dochodziły jeszcze mikrotransakcje. Czyli można było sobie kupować w sklepiku na stronie, na przykład skórki dostatków. Tak. Mhm. I później w trakcie tego trwania sezonu, tego tak oni to chcieli nazwać tego Horizons, dodali jeszcze ARX, taką walutę w grze. Zresztą To jest moment, w którym ja przeszedłem do Star Citizena, mhm. dlatego, że jak wprowadzili te ARKsy, to elita wybuchła. Mhm. Bo oni to zrobili w ten sposób, że chcieli, żeby każda aktywność w grze dawała ci jakąś tam małą pulę tych arksów, mm -hmm. a dużą pulę arksów mogłeś sobie kupować w sklepiku na stronie. Nie? Uf, nieźle. No czyli tu już idą w typowe takie mikrotransakcje. Ja już wtedy już tylko czekałem na to. Na szczęście jeszcze na ten pomysł nie wpadli, mm -hmm. albo wpadli, ale nie wiedzą, albo nie mogą go zrealizować. Mm -hmm żeby właśnie było pay to win, na zasadzie, żeby za te arksy można było sobie skracać e, drogę na zasadzie, nie wiem, kupowania materiału w grze czy coś. Jeszcze na to nie wpadli na szczęście. Mm, ale to, co mówię, że przeszedłem, bo e, przez to, że dodali te arksy do każdej aktywności, zepsuli każdą aktywność. No tak. Elita dosłownie wybuchła. W sensie, mm -hmm. Tam nic nie działało. To, to chyba było. Elita wtedy wyglądała jak e, patch PTU w Star Citizen. <laughs> Tylko to, że to był żywy organizm, nie? No chyba z półtora tygodnia walczyli za nim, jako tako to zaczęło działać. Mm -hmm. No ale właśnie mój kasus był taki, że no skoro elita nie działa, to mogę sprawdzić drugą nie działającą tak. grę. <laughs> okay. I, I wtedy właśnie mnie ten Star Citizen tak zasał. No i kolejne DLC, które... Wyszło, no to już Odyseja, Odyssey, czyli te tak. nogi 2021, już dwa lata prawie minęły. No już, tutaj. już tak, tak, tak. No i? No, no i tyle, no i mamy właśnie tą elitę mhm. w, w tym stanie, w jakim jest. Odyseja nie była, to już rozmawialiśmy poprzednio, że Odyseja nie była tym, na co wielu liczyło Tak. i, i dużo, dużo ludzi wtedy odeszło od elity. Natomiast no myślę, że udało mi się jakoś bardzo skrótowo zachęcić może do spróbowania w ogóle elity jako gry, która historycznie definiowała gatunek. Tak że to, to, jest, to jest elita, to jest saga taka, która się toczy praktycznie od początku, tworzenia gier na komputery do dzisiaj, która z każdą kolejną instancją była przełomowa, mm -hmm. coś nowego odkrywała. Tak. No i no niestety różne decyzje dziwne frontiera z nową elitą doprowadziły do tego, że bardzo wielu się zniechęciło. Tak. Ale to jak rozmawialiśmy też poprzednio dla graczy, którzy nie znają Elite Dangerous, polecam. Naprawdę, naprawdę polecam. To, że się stare wygi, weterani i się pozniechęcali to nie znaczy, że gra jest zła dla kogoś, kto w nią nie grał. To mhm. naprawdę jest bardzo dużo do odkrycia. No i co? No chyba teraz też jest dużo takich głosów, że w sumie mm, spuśćmy zasłonę milczenia, pozwólmy <noise> w spokoju y, elicie czwartej umrzeć i czekamy na elitę piątą. Hmm. Takie, takie głosy też się pojawiają. Myślisz, że może powstać elita piąta? Jak najbardziej, dlaczego nie? Bo w zasadzie przez to, że mm, ta, y, ta część była rozwijana właśnie tak. Dodawano kolejne mechaniki, nie ruszając poprzednich. Mhm. To raz, że jest bardzo. To, no, będę powtarzał to, co mówiliśmy tak, tak. ostatnim razem, że mhm. jest bardzo zatomizowana. Nie ma synergii między tymi tak. różnymi mechanikami. Mhm. No i nie udało się zrealizować wielu obietnic tak. z czasów Kickstartera. Mhm. Można sobie wrócić do filmików z Brabenem, który właśnie opowiadał. Czego to Elita nie będzie miała, no i, no i nie ma. Co jeszcze? Aha, no w międzyczasie, Brabenowi udało się. Dlatego Elita ma elitę w nazwie, tak mm -hmm. jak w first encounters nie miało to w trakcie tej kampanii jeszcze Kickstarterowej Brabenowi udało się dogadać w końcu z Belem i jakby odzyskał prawa do, do nazwy elit. Tak. Teraz w 100% prawa do elity należą do Frontiera, więc no nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dalsze części już miały normalnie nazwę, znaczy elit w nazwie. Mhm. No i co? No chyba tyle, nie? Ciekawe. Czyli to jest e, tak jak słucham ciebie, to właśnie e, e, dzięki temu kontekstowi historycznemu e, e, powstała w mojej głowie taka wizja, że to była gra z, e, i wciąż, wciąż jest z dużymi ambicjami bycia grą taką realistyczną, pod tym kątem, że jest ta galaktyka, prawda? I są te planety, mm -hmm. że, że są prawdziwe odległości, że są prawdziwe. E, że tam jest wszystko stara się być prawdziwe, prawda? Tak, od, od, to od tej to strony. Jeszcze, y to, że w tej chwili ta Elite Dangerous jest multiplayer, mm -hmm. no to jakby, no to mówię, na ołtarzu gameplayu musiano mm -hmm. poświęcić pewne aspekty, które tak. były w poprzednich elitach, mm -hmm. tak jak na przykład Newtonowska fizyka. Tak. Bo no w grze multiplayer no nie da się przyspieszyć czasu. No nie da się. Więc, te, więc wymyślono nową mechanikę, czyli ten Super Cruise, że statki. W, w obrębie jednego systemu planetarnego przemieszczają się z prędkościami wielokrotnie większymi od prędkości światła. Mm -hmm. Dlatego podróż między planetami trwa tam parę minut, a nie parę, parę dni, tak mm -hmm. jak w dwójce czy w Counters. Mm -hmm. Dzięki temu też mogli ukryć właśnie ekrany ładowania, tak, no bo tak. to, też, to też pomogło. No więc jest, 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 jest kilka takich fajnych aspektów, teraz mi się jeszcze przypomniało, że no ta gra miała też przebłyski, tak jak wprowadzenie właśnie Targoidów, mm -hmm. tak jak oni byli w jedynce, byli first First Encounters, Targoidzi do Dangerous zostali wprowadzeni w, dwu, w 2017 roku i to był majstersztyk moim mm -hmm. zdaniem. E... Mm -hmm bo była budowana był budowany nastrój wcześniej mm -hmm. zaczęły się w grze pojawiać nieznane obce artefakty, mm -hmm. które gracze mogli zawozić na przykład na stację je sprzedawać mogli je tam gdzieś skanować to było jako unknown artifact. Mm -hmm. w którymś momencie pojawiły się taki materiał pojawił się który się nazywał meta i one też jakby Rosły takie, nie wiadomo co to do końca było rosły tylko w jednej części galaktyki, w plejadach. Nie? Mm -hmm. I w którymś momencie to były takie, jakby niepowiązane ze sobą rzeczy, tak. i w którymś momencie, do dzisiaj nie wiadomo, czy to był przypadek, czy to było wyreżyserowane, mm -hmm. ale jeden z graczy, tak jak to było w pierwszej elicie. W trakcie skoku między systemami gwiezdnymi nagle wypadł z tego mm -hmm. witch space, mm -hmm. wyłączył mu się statek, i pojawił się właśnie statek targoicki, który Ale go numer. skanował. Nie? Ale numer. I ten statek targoicki odleciał. No to musiała być wielka przygoda. To było nagrane, więc Aha. podejrzewam, że albo dostał tip, co, w którym gdzie ma skoczyć, czy coś, mm -hmm. albo to było generalnie wyreżyserowane. Mm -hmm. No, ale zażarło, nie? No tak, wiadomo. Ludzie byli wow. I to jeszcze, jak mówiliśmy w ostatniej rozmowie, elita stoi dźwiękiem. Dźwięki są tak. niesamowite I te targoidzkie mm -hmm. dźwięki tam też po prostu ciary. Nie? Mm -hmm, mm -hmm. I od tego momentu coraz więcej graczy było, właśnie, to się hyperdykcja nazywa, czyli właśnie mm -hmm. byli wyciągani przez tych targoidów w, w skokach pomiędzy tak. systemami planetarnymi. No i później te statki graczy zaczęły się jakby budzić do życia wcześniej, więc gracze mhm. mogli zacząć wchodzić w interakcję. Mhm. Frontier zapowiedział, że w zależności od tego, jak gracze będą wchodzić w interakcję z tymi targoidami, to one później będą agresywne albo nie. Tak, tak. Mhm. No, czyli mamy wojnę z targoidami, więc najwyraźniej większość graczy zaczynała do nich strzelać. No, tak, tak. No, ale właśnie to, to było bardzo fajnie budowane. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. To Później ciekawe. to siadło wszystko. nie? No e, Wymieniliście dużo ludzi, odeszło, w <grych> w temat, którzy się mm -hmm. zajmowali właśnie tą częścią fabularną. Mm -hmm. Są pozatrudniani nowi, którzy nie wiem, czy nie mają serca, czy nie mają czasu, czy są za słabo opłacani, nie wiem z czego to wynika, ale ta narracja jakby siada nie? Mm -hmm. e, w elicie. Co do czego, czego z tym dojdziemy, to, to zobaczymy. No, e, zespół jest bardzo mały. Elita jest tak utrzymywana, w zasadzie ten rozwój jest bardzo mikry w porównaniu do tego, co było. Są zamykane, tak jak zamknęli jakiś czas temu wersję na Maca, niedawno mm -hmm. zamknęli wersję na konsolę, zostaliśmy już tylko z tą wersją pc mm -hmm. Z tego, co kojarzę, to w ogóle zespół zajmujący się elitą to jest grubo poniżej 100 osób w tej chwili. Mm -hmm. Większość pracowników jest przy innych projektach Frontiera. No, zobaczymy. No zobaczymy, zobaczymy, jak długo się Elita utrzyma, zobaczymy, czy będziemy mieć Elit 5, bo Elita, jako Elita, na pewno nie umrze. To wydaje mi się, że tak, takiej marki się nie zabija. No Co nie, na właśnie skończymy nie. z Elite Dangerous i, i będzie jakaś piąta część. No, wiesz, no, w, w, dzięki właśnie tej grze, dzięki Star Citizen'owi. Dzięki IF Online jest powrót do symulatorów kosmicznych, prawda? Właśnie, twórcy IF Online bezpośrednio właśnie stwierdzili, <coughs> że oni się wzorowali na elicie. Nie? No, więc, więc właśnie, więc powstaje Starfield, prawda? Czyli no, może to będzie powiedzmy sobie Fallout w kosmosie, ale jednak w kosmosie, prawda? I będzie tam. Na pewno dużo ciekawych rzeczy, znaczy ja w to nie będę prawdopodobnie grał, bo ja, jak wiesz, gram tylko w Star Citizen, a nie mam czasu na nic innego. Ale skoro tak, skoro jest ten powrót, o którym, wiesz, no to znowu moda, prawda, na symulatory kosmiczne, jest dużo w prasie, w, nie wiem, pokazanych przygód, co się dzieje, że tutaj były wielkie bitwy, że tutaj wielkie zdrady, wielkie wydarzenia, więc myślę, że może ta elitka kolejna Powstać. No zobaczymy, no zobaczymy. Wiesz, tutaj oczywiście Star Citizen stawia poprzeczkę cholernie wysoko, ale ja myślę, że są inne sposoby na to, żeby, żeby pokazać coś interesującego. Nie Star Citizenowego, prawda? No właśnie. Zobaczymy. Słuchajcie, opowiadał dla Was o historii bardzo, bardzo ciekawej serii gier, Elit, Radosław Wieszczyk, Radek, czyli obywatel I i Y, tak? I. Y. 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 Zapraszam Was na kanał Radka, będzie oczywiście tutaj pod, pod filmikiem link do niego. Jo, ja ci bardzo dziękuję za tę opowieść. Jeszcze jeżeli mogę no, jedno? Tak, ten, oczywiście, bo oczywiście. Na moim kanale no, nie znajdziecie materiałów w Elicie, bo to jest stuprocentowo tak. kanał Star Citizena. Natomiast mogę polecić jakiś? Oczywiście, dajesz. To jeżeli chodzi o Elitę, to polecam kanał Rad. A tak. Ja to, Rostrata... jest, to jest człowiek, który zajmuje się. On ma tam też inne gry, ale wie dużo o elicie, ma bardzo fajne poradniki dotyczące elity. I szczerze mówiąc, jak ja zaczynałem swój kanał, to też myślałem, że był i Elite, i Star Citizen. Mhm. Natomiast uznałem, że właśnie Rusrat robi tak dobre materiały, że mhm. nie ma sensu go dublować i robić drugiego kanału o elicie po polsku. A ja poznałem Rucrataj. On zrobił ze mną pogadankę taką godzinną o game deku. I przy okazji wypytywał, wypytywał mnie o Star ja się zastanawiałem, dlaczego on mnie pyta o Star Citizena, co mi się tak interesuje, to dlatego, że to Elitowiec był, później się zorientowałem. Okej. Okay. Słuchajcie, następnym razem z Radkiem pogadamy o historii Star Citizen'a. Tutaj ja troszeczkę już się lepiej orientuję, ale przy wiedzy Radka to jestem taki, taki, taki malutki. Czyli pewnie też będę słuchał, chociaż pewnie się będę częściej wtrącał niż, niż dzisiaj. <grym>, to też chciałbym zacząć od początku, czyli tak naprawdę od y, Wing Commandera, nie? A nie od y, w takim razie. Y, Strike Commandera, bo to był pierwszy, jakby Private Eagle. Z tiers. samolotami. samolotami. Win Commander był wcześniej. Wcześniej? Myślę, że tak. To się okaże w następnym odcinku. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dziękuję Tobie, Radek. Dzięki. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Do zobaczenia.